Witam, drogie panny, w rozkładzie ogólnym waszego czytania partnerskiego, uczuciowego na końcówkę roku 2018 i początek 2019. Przyciągnęłam dla was pewne energie, jednak pamiętajcie, no, że nie z każdym muszą rezonować, bo przyciągnęłam te najsilniejsze dla was, tak? I to, co przede wszystkim widzę, to ogromną chęć pójścia naprzód, tak? Same, kochani, wielkie arkany po waszej stronie. No, jeżeli ktoś jest zainteresowany czytaniem osobistym, indywidualnym, to napiszcie do mnie maila, bo możecie takie czytanie sobie zamówić. Dobrze, tak jak mówiłam, jest tutaj silna potrzeba pójścia naprzód. No, to, co dotychczas działo się, drogie panny, w waszych związkach, wy wiecie, że jest czas pójścia dalej. Bo to już wam nie wystarcza, tak? No, już straciło swój urok i czas wzrosnąć, tak? Silne macie takie pragnienie. Na pozycji waszego umysłu jest karta uwolnienia, która też mówi o wyruszeniu przed siebie, bo obecna faza waszego życia, no, powinna już się zakończyć. Bo z tego już po prostu nie ma żadnych korzyści. Kochani, przepraszam, że tak cicho dzisiaj mówię, ale jest już pora po prostu, w której no muszę po prostu mówić nieco ciszej, bo nie jestem dzisiaj sama. Dobrze. Także no, już nie ma korzyści dla was i pragniecie, aby wasze życie uczuciowe osiągnęło ten wyższy poziom wzajemnych zobowiązań. Uważacie, że ten etap powinien już się zakończyć. Dojrzewa w was coś nowego. Mak na pozycji waszego serca. I to jest doskonały czas na realizację marzeń. Wasze serce wierzy w pomyślność tego związku i życzę wam, kochani, aby ta wewnętrzna siła utrzymała się jak najdłużej. Energia akceptacji, przede wszystkim akceptacji samego siebie. Duża swoboda w waszym sercu, wolność. I oczywiście to, czego pragniecie zaproponować partnerowi, no, wasze serce czuje, że to jeszcze nie jest ten właściwy moment. Tak? I ma rację, bo rację, słuchajcie się głosu waszej intuicji, bo z tego rozkładu wyraźnie wynika, że wasz partner jeszcze nie jest gotowy. No i z tego powodu rewidujecie wasze plany. To jest idealny moment, żeby spojrzeć na to wszystko z nieco innej perspektywy i zgłębić świat swojego wnętrza, duchowości swojej, drogie panny. Będzie zastój, ale to jest stan przejściowy, a wy możecie ten czas świetnie wykorzystać, wszystko sobie przemyśleć, poukładać. I uważam, że w wasze życie wkroczy coś nowego. Być może ten zastój będzie ciężko wam zrozumieć, bo wasze serce, no, naprawdę jest już na to gotowe. I rzeczywiście mogą się zadziać jakieś dziwne, nie do objaśnienia rzeczy, bo karta przebudzenia na to wskazuje. Także może wydarzyć się po prostu, no, coś, co wydarzyć się nie powinno. Ale spokojnie, panny, no, nie ma o co się martwić. Ten rozkład jest bardzo pomyślny. I pod ogólną energią czytania, tak, ósemki wody, która właśnie mówi o tym ogromnym pragnieniu pójścia naprzód, mamy, kochani, także kartę gwiazdy. Jest to bardzo pomyślne czytanie.
Pozostaniecie czujne, przede wszystkim będziecie zwracać uwagę na wszelkie niezdrowe aspekty w tym związku i bardzo będziecie ostrożne. Uważam, że emocje Was, kochane panny, nie zaślepią. Na pewno do tego nie dopuścicie. I wnosicie do tej relacji piękne, pomyślne słońce. I naprawdę dużo pozytywu i poczucia humoru. Myślę, że tak. Takiej radości. Dużo ciekawych rozmów. No i w tych sprawach intymnych też jest dobrze, jest namiętnie. I dla waszego partnera jest naprawdę świeżo. Wy chcecie czegoś więcej, no on niekoniecznie. On uważa, że jest dobrze tak, jak jest. Jest wam oczywiście wdzięczny za wysiłek, za wszystko, co wnosicie, bo macie wiele błyskotliwych pomysłów na te relacje. I poziom jest bardzo wysoki i wasza świadomość również. Poznacie dobre i złe strony tej relacji, wiecie, co zrobić i postępujecie bardzo mądrze. Tak jakbyście niejedno widziały, niejedno przeżyły, zeznały i szczęścia, i goryczy. Większość z Was uważam, że jest uduchowiona lub wkracza w ten świat. Widzę ogromną świadomość po Waszej stronie, pragnienie spełnienia się. Macie silną osobowość, oczywiście bardzo poukładaną, no jak to panna, u Was wszystko musi być uporządkowane. I Wy wiecie, że właśnie czas dołożyć kolejny element do tych puzli. No, natomiast Wasz partner, no, dla niego to jest zbyt wcześnie, to za szybko. Dla niego to jest zdecydowanie za szybkie tempo. Chociaż może i on dostrzega sens tych działań, ale on się musi jeszcze upewnić, czy to na pewno to, dać sobie czas. No, gdyby miał, moje drogie, podjąć teraz decyzję, moje drogie bądź moi drodzy, byłaby to decyzja impulsywna, nieoczekiwana, taka nagła. On nie chce dokonywać takich wyborów. Wiecie, takich ulotnych, jak wiatr. Bardzo skojarzyło mi się to z Rycerzem Powietrza, takie porównanie. No, na Rycerza Powietrza często się mówi też, że jest to książę Rydwanu Wiatru. Wiecie, wasz partner pragnie decyzji, jakiego by tu użyć słowa? No, decyzji wręcz perfekcyjnej. Wiecie, o co chodzi. Poniekąd mógł się panny od was tego nauczyć. Chcę to przeanalizować sobie. Jest uczucie między wami, nie wątpię w to. Jest uczucie między wami, które zmierza ku lepszemu. Które, no, myślę, że bardzo fajnie się tutaj rozwinie. Idzie naprawdę w dobrym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o uczucia waszego partnera, tak? Już same uczucia waszego partnera, jakie ma do was, to są takie uczucia bardzo skrajne, skupiające się też głównie na sprawach materialnych i ta sfera uczuciowa, emocjonalna, on ma ją cały czas do odkrycia, on lub ona. I w sercu tej osoby jest przede wszystkim troszczenie się o środki niezbędne wam do życia, bo widzę, że macie z tym problem i będziecie mieć też w przyszłości. W ogóle dużo ziemskiej energii w tym czytaniu, właśnie po stronie waszego partnera. Czwórka ziemi, trójka ziemi i w przyszłości relacji piątka ziemi, no czyli nie najlepiej, jeżeli chodzi o te sprawy materialne. Miejcie to na uwadze.
odbiegnę na chwilę od tych spraw uczuciowych, bo widzę, że warto zatroszczyć się o oszczędności, aby tak mocno właśnie tej piątki ziemi nie odczuć, tak? I żeby zbyt długo nie pozostać w tej energii piątki ziemi. To jest dla Was czas na analizę. O, muzyka nam się wyłączyła, no trudno. To jest dla Was czas na analizę, tak? Wydatków. I uważam, że Wasz partner właśnie mocno się tą kwestią zajmie. I dlatego odpuszcza sobie póki co ten świat uczuć, bo będzie ciężko pracował i otwierał się na nowe propozycje biznesowe, na inwestycje. No tak widzę końcówkę i początek roku dla Was. Wasz partner ma dużo pomysłów i jeżeli chodzi o ten świat materialny, no co jak co, kochane panny, ale powinno Wam to odpowiadać. Wiem, że chcecie czegoś więcej, wiem. Natomiast no, partner będzie gdzieś tam w przyszłości nad tym oczywiście się zastanawiał. Ale priorytetem tutaj jest praca. I uważam, że do końca zimy to się raczej nie zmieni. Oczywiście będę robić rozkłady w nowym roku, ale cały styczeń od razu Wam, kochani, mówię, że partner głównie będzie skupiał się na karierze i będzie bardzo kreatywny pod tym względem. No natomiast jeżeli chodzi o Wasze uczucia, tak, ta osoba jeszcze tego nie odkryła. Nie odkryła tego, że to jest prawdziwa miłość, tak, taka na całe życie. I muszę Was przed czymś też ostrzec. Ponieważ Wasz partner zachowuje się tak, jakby był dopiero, jakby dopiero co w Was się zakochał, te odczucia jego no są bardzo świeże. Cała jego energia, jaką on wkłada do tej relacji, jest świeża i trochę no niedojrzała. Mamy tego pazia, powietrza. No właśnie, właśnie jest taka impulsywna bardzo. Ta osoba jest impulsywna. No mówię, tak jakby dopiero ten płomień się obudził w niej. I w związku z tym ta osoba może mieć skłonności do komunikowania się z Wami w taki sposób bez ogródek, trochę bez wyczucia i nie bardzo się tym przejmujcie, tak? Nie bierzcie tego do siebie, nie zrażajcie się pewnym właśnie niedojrzałym i nietaktownym, pewnymi niedojrzałymi i nietaktownymi zachowaniami Waszego partnera, tak? Bo on może wygadywać takie rzeczy, no, no różne ciekawe rzeczy może mówić. Takie jakby zupełnie nie był skoncentrowany na tym, co mówi. Takie wrażenie możecie czasami odczuć. Ale uważam, że macie silny wpływ na satysfakcję płynącą z Waszego miłosnego życia. I karty pokazują nam, że Wasza intuicja jest niezawodna i powinniście się na niej oprzeć. Na koniec rozkładu Królowa Ognia, energia i karta, którą uwielbiam, bo to jest czas na rozpostarcie skrzydeł i wzlecenie ku przestworzom. Plan, jaki do tej pory może inaczej. Jeżeli do tej pory nie doceniałyście swojego życia uczuciowego, tak? I bądź nie docenialiście i potencjału, jaki drzemie w Waszej relacji, to uwierzcie, że jesteście w stanie zrobić wszystko tak naturalnie, bez wymuszania czegokolwiek. To jest piękna energia.
Rozwiń skrzydła i wzleć. Zacznij doceniać siebie, broń swojej niezależności i kreatywności. Otwórzcie serce. Nie musicie serca przed niczym chować, kochane panny. Życzę Wam spełnienia w nowym roku. Do usłyszenia.